czasu jest, bo jeszcze jedno zdanie chciałbym o tym powiedzieć. Bo to jest coś, co też dzisiaj ludziom się wydaje, jest takie jakieś odległe, czytamy o tym w Biblii, nie każdy to widzi, to jest ten, ale powiedzmy, takie kazanie spotkania z mocą. Spotkania z mocą. To jest bardzo ciekawe kazanie. Ja go nigdzie nie słyszałem, poza w Ameryce słyszałem, ale w Polsce nie słyszałem o takich rzeczach. Ale przyjrzyjmy się chwileczkę. Posłuchajcie ochronę. Do każdego z nas, nasze rodziny. I pobłogosław dzisiaj to, co będziemy robić. Pobłogosław to głoszenie i otwórz nasze oczy, żebyśmy zobaczyli i nasze uszy, żebyśmy mogli usłyszeć i serca nasze, żebyśmy mogli pojąć, co chcesz nam powiedzieć w imieniu Jezusa. Spotkanie z mocą. Czemu taki tytuł kazania, o co tutaj chodzi, zaraz wszystko wyjaśnię. Będę się głównie koncentrował na dziejach apostolskich i Ewangeliach, aczkolwiek można by jeszcze inne przykłady podać, które były i też w Starym Testamencie. W Nowym Testamencie pojawia się coś, co było, można powiedzieć, nowe. Izraelici 2000 lat temu biegali po ulicach Izraela, kiedy zobaczyli, co Jezus czyni. Moc Chrystusa była, żeby uzdrawiać, wolność od demonów. I oni to nazwali nową nauką. Izraelici na grzechy, ze względu na to, że tak się, wiecie, kolejne pokolenia zapuściły, że o cudach Bożych nie było słychać. I mogli, jak chcieli cuda Boże gdzieś poczytać, to musieli się głęboko na początek Starego Testamentu udać, aż do pewnego momentu, gdzie Bóg cokolwiek robił. Ale kiedy przyszedł Pan Jezus, jeden z aspektów, który się pojawił, jest spotkanie z mocą. Spotkania z mocą się pojawiały w różny sposób. Spotkania z mocą pojawiały się, ja bym nazwał, na dwóch sferach. Patrząc na Ewangelię i patrząc na dzieje apostolskie. Te spotkania z mocą były na dwóch płaszczyznach. Pierwsze spotkanie z mocą, kiedy Jezus głosił Ewangelię, kiedy potężna moc Ducha Świętego działała, często się tam ludzie manifestowali i również do Jezusa przynosili ludzi, a czasami w przypadku Gadareńczyka, ten Gadareńczyk, jak widział Jezusa, to jego moc była potężna i Pan Jezus tutaj tego Gadareńczyka uwolnił i to było spotkanie z mocą. Diabeł, który siedział w tym człowieku, ileś tam mu lat z życia zabrał i zrobił z niego marionetkę, biegąc gdzieś tam na Golasa po czymś tam, w tych górach, jakichś tam cmentarzach, co on tam nie robił, ale moc Jezusa go uwolniła. I to jest jeden typ spotkania z mocą, to jest uwolnienie od demonów. To jest uwolnienie od demonów, kiedy ludzie czytamy w Biblii cały Nowy Testament. Wiecie, te niektóre denominacje dzisiaj gadają różne dziwne rzeczy, ale Nowy Testament, cały Nowy Testament, cała Ewangelia jest, że ludzie przynosili tych, którzy byli zdemonizowani, Jezus ich uzdrawiał, uwalniał od demonów i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj, w naszych czasach żyjemy, w takich czasach, że ludzie są już zaślepieni na te rzeczy. Drugi typ spotkania z mocą, który miał miejsce, szczególnie tu widzimy dzieje apostolskie, kiedy już w dziejach apostolskich rozdział drugi, gdzie przeszli przez sześć Duchów Świętym, Bóg ich ponadnaturalnie napełnił, dał im moc wysokości, tak było, mieli kazane czekać, tak, nie wszyscy otrzymali od razu, jak się nawrócili, ale musieli przyjąć ten chrzest sami osobiście, prawda, i którzy później przyjmowali. I widzimy przynajmniej kilka przypadków, jak spotkania z mocą dotyczyły tym razem nie jakichś jeszcze tylko zdemonizowanych, które wiecie, nie mogły żyć, bo te demony ich męczyły, ale ludzi, którzy parali się siłami ciemności. I to jest taki drugi typ, można by powiedzieć, spotkania z mocą. Ludzie, którzy się napełnili demonami w celach po prostu, żeby robić jakieś ponadnaturalne rzeczy. O tym cała Biblia mówi. W każdej księdze jest coś napisane, bo mamy prawdziwe znaki cuda, to jest od Pana Boga,
dokonywane są przez imię Jezusa i w Duchu Świętym i zgodnie ze Słowem Bożym, ale również są znaki i cuda, które w różnych religiach ludzie pełni pewien typu demonów, które dokonują fałszywych rzeczy, prawda? I fałszywych to nie znaczy koniecznie, że to jest jakiś pis na wodę, że ci ludzie nie są w jakimś sensie uzdrawiani, ale są raczej uzdrawiani nie mocą Bożą, mocą demoniczną. Co oczywiście ma wielkie konsekwencje. To jest taka różnica bardzo duża. Jeżeli biorę na jego terapeuty, jakiegoś czarownika, szamana czy coś takiego, jeśli to nie przyjdzie, to później otworzyły się na demony, one się uzdrowiły i później ten demon będzie miał próbować działać w Twoim życiu. Kiedy uzdrawia nas Bóg, to przychodzimy i bierzemy moc od nieba, z nieba. Ta moc uzdrawia, uwalnia od demonów, po to, żebyśmy mogli być w wolności, żeby nas nie męczyło, nie wręczyło i tak dalej, i tak dalej. Spotkania z mocą. Jedno z takich cech przebudzenia w Nowym Testamencie było spotkanie z mocą. Pierwsze, wyganianie demonów, ale również spotkanie z ludźmi, którzy byli napełnieni demonami. I w Biblii, w Dziejach Apostolskich, przekartkujcie sobie, zobaczycie przynajmniej z tego, co ja pamiętam, 3 przypadki. Mamy dużo czasu, więc będę bardzo szybko, możecie sobie później poczytać. Jeden przypadek była kobieta, która wróżyła. I ta kobieta wróżyła, to nie była taka wróżbitka, wiecie, jarmarczyna, która nie jest zdemonizowana, aczkolwiek każdy wróżby mógł ją otworzyć na te rzeczy, ale była to babka, która miała ducha wieszczego. Ten duch wieszczy dawał jej, no nie wiem, kazał jej karty poukładać, interpretować, cokolwiek ona tam robiła, jakiekolwiek inne rzeczy jeszcze robiła. I Paweł, widzimy jasno, nie mówi, przyjdzie Jezusa, to już demonów później nie będzie i tak dalej. Nie. On wybyli z niej demona. Nakazał tej babce poprosić, żeby... Nie, ona wyszła tylko ten demon z niej. I jeszcze widzimy 2 przypadki. 2 czarowników się napatoczyło. Jeden czarownik przyszedł na zasadzie, bo widział, że ktoś dokonywał większych cudów, potężnych cudów. Potężniejszy ich on, więc od niego tak wiecie, Bóg go tym przyciągnął. Czasami tak jest. W większości przypadków czarownicy są źli, opętani i tak dalej, ale czasami się zdarza, że Bóg używa tych rzeczy, żeby ludzi otworzyć oczy. Widzimy tego czarownika, którego też ludzie używali. Uważali, że nie, to nie był czarownik. To był przez Boga używany, prawda? Ale on był zdemonizowany. Widzimy, że on później, kiedy tam był Filip chyba, ten czarownik później pokutuje i później jestem prawdopodobnie napełniony Duchem Świętym, bo o to mu chodziło, bo też chciał takie cuda robić, prawda? Więc jeszcze się nawróci. Ale mamy jeszcze jeden przypadek, jest jeszcze inny przypadek, który mówi, że kiedy chodzi o przekonanie, kiedy ludzie się nawracali, przynosili swoje magiczne różne przedmioty, różne utensylia, różne książki palili i tak dalej, na wielką, wielką cenę, bo zawsze książki do magii, gdzie dzisiaj troszeczkę inaczej to jest, mamy i dokumenty i można sobie, wiecie, za darmo osiągać takie rzeczy. Ja nie mówię, żeby ludzie robili to, tylko powiedziałem na przykład, te książki zawsze kosztowały bardzo dużo i ludzie później byli zdemonizowani silnie przez to. I ten następny czarownik, jeszcze jeden czarownik jest, ten czarownik się przeciwstawiał silnie Pawłowi. Kiedy on głosił Ewangelię, ten czarownik przyszedł i on zaczął tam, wiecie, zaprzeczać, zaczął atakować to, co Paweł robi, on go tam by nie przeknął i tak dalej. Ale były spotkania z mocą. Nie wiem, czy w życiu mieliście. Są ludzie, którzy są zdemonizowani. W naszych czasach pierwsza rzecz, kto ich uwolni, pierwsza rzecz. Druga rzecz, są ludzie zdemonizowani, którzy służą diabłu. Ludzie się nazywają, nie wszyscy satanistami nazywają, ale ci ludzie są zdemonizowani, diabeł ich prowadzi, żeby robili się złe rzeczy. I również w naszych czasach mamy wiele ludzi może, mamy o wiele takich sporo różnych konfrontacji i tak dalej. Co Bóg pokazuje, czasami jakieś konfrontacje i tak dalej, wiele ludzi.
ma świadectwo o takich rzeczach. Dzięki za wysłuchanie.